Od 7 spotkań Napoli jest bez zwycięstwa w lidze. Ostatnio porażka z Fiorentiną u siebie, może teraz będzie szansa na gola. Bardzo dobra okazja i to powinna być bramka. Jest gol dla SSC Napoli. Nie było tutaj żadnego przewinienia, nie było faulu przede wszystkim na Abbiattim. A gola strzela Campagnaro. No tam doszło do jakiejś straszliwej kolizji gdzieś przy słupku. Wydaje mi się, że Abbiatti zderzył się z Massimo Oddo. No, otworzyła się idealna szansa przed Campagnaro. Pozostało mu tylko z 10 metrów trafić do pustej bramki, bo wszyscy pozostali na ziemi. No nie było spalonego. Tutaj najpierw zaspał Massimo Oddo. Później Lavezzi bardzo dobrze popatrzył. Piłka dość szczęśliwa. Tak, Oddo wpadł Abbiattiego. No popełnił podwójny błąd, zatem gracz z numerem 44. Najpierw nie utrzymał linii, źle zastawiona pułapka offside'owa, później jeszcze staranował własnego bramkarza. Kuriozalny gol, no co by nie mówić. Argentyńczyk zatem strzela swojego pierwszego gola dopiero w tym sezonie. Tak, na liście strzelców jeszcze go nie było. Prostszej sytuacji już mieć chyba nie będzie nigdy. Ale to też znalazł się tam, gdzie trzeba. Lewo. Jeszcze Ronaldinho bardzo ambitnie zamyka z lewej strony. Naprzeciwko niego jest Maggio. Ronaldinho. Ładna piłka! 1-1! Świetnie zagrał Ronaldinho. A z takiej szansy po prostu nie marnuje. Korzysta idealnie Filippo Inzaghi. A prawdziwy lis, król pola karnego, pola bramkowego, jakbyśmy o nim nie powiedzieli. Drugi gol w tym sezonie, ale tak spójrzmy troszkę bardziej w przeszłość. To jest jego 153. trafienie w Serie A, 311. w karierze. Zatem no, to jest prawdziwy goleador. 37 lat będzie obchodził w tym roku Filippo Inzaghi, ale ciągle głodny goli i takich wyzwań. Milan odradza się, wraca do gry. Ale to zagranie Ronaldinho, naprawdę genialne. Dochodząca piłka, no wystarczyło tylko delikatnie wyskoczyć, tak jak zrobił to Inzaghi, musnąć gdzieś tam czupryną i tym samym jest gol na 1-1. No zagrał teraz w stylu...